Hej kochani, tu Hula i Dusza, słuchacie kolejnego, a właściwie to drugiego podcastu z serii Gdzie jesteś? Na temat Natalii Holloway. Tak jak obiecałam, podcast pojawia się dzień po dniu. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, to zachęcam do zapoznania się z pierwszą częścią, która wyszła wczoraj. No bo jednak myślę, że bez pierwszej części będzie troszeczkę ciężko nawiązać taki kontakt z bazą na temat tego, co się będzie działo w drugiej części. I tak jak mówiłam, w pierwszej części przedstawiona została historia Natalii oraz okoliczności jej zniknięcia. Natomiast teraz tu natychmiast przedstawię Wam historię osoby, która jest podejrzana w tej sprawie, która odegra bardzo dużą rolę. Przedstawię Wam historię tego człowieka, przedstawię Wam też to, co będzie działo się później, czyli w tej chronologii naszych zdarzeń. I tak jak to ująłam w pierwszej części, teraz zaczyna się coś, co można nazwać śmiało jazdą bez trzymanki, bo ten podcast, ta historia sama się komentuje, ja nie muszę nic od siebie dodawać, to co się tam działo w głowie się nie mieści i w dalszym ciągu uważam, że ma się oczy jak sarna na autostradzie. Przypominam, że ten kanał da radę subskrybować, można nawet zostawić łapkę w górę albo w dół, a teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Dla osób, które straciły rachubę, mają pamięć podobną do mnie. Zakończyliśmy na momencie, kiedy trzech podejrzanych zostało zatrzymanych. Jest to 17-letni wówczas Joran van der Slot oraz jego dwójka znajomych, bracia Calpoe. Zanim oni zostali zatrzymani, to zatrzymano dwóch ochroniarzy, tak dla zasady, ponieważ Joran powiedział, że widział ochroniarza. Nie powiedział, że tego konkretnie, ale jakiegoś tam widział. Koło fortuny wylosowało tamtą dwójkę, która została zatrzymana, a ta dwójka ochroniarzy powiedziała, że jeden z braci Calpoe wyjawił im prawdę, że wcale nie odwieźli Natalii Holloway pod hotel, tylko zostawili ją i Jorana na plaży. Na początku Joran zrobił minę zdziwionego Pikachu, ale szybko okazało się, że jego ziomki, najlepsi przyjaciele, powiedzieli, że faktycznie jest to prawda, więc mamy 2-1. Joran okazał się być człowiekiem nieprawdomównym w tym przypadku, więc kiedy został skonfrontowany z tym, że jego przyjaciele wyjawili prawdę, on również postanowił się do tego przyznać. Znaczy przyznał się do tego, że spędził czas z Natalii na plaży, potem każdy poszło w swoją stronę, ale tylko tyle potwierdził. Potem w międzyczasie zatrzymano jeszcze DJ-a, zatrzymano ojca Jorana, następnie DJ-a, ojca i braci Calpoe wypuszczono, a Joran został jeszcze na 2 miesiące za kratami. I w tym momencie chciałabym Wam przedstawić pokrótce, ponieważ na temat jego takiego wczesnego życia znalazłam niewiele informacji, no ale chciałabym Wam przedstawić tego człowieka. Tak więc, moi drodzy, Joran van der Slot przyszedł na świat 6 sierpnia 1987 roku w Arem w Holandii. Jest to takie miasto liczące ponad 100 tysięcy mieszkańców. Chcąc opisać to wczesne życie Jorana, można byłoby powiedzieć jedynie tyle, że jest on chłopakiem z dobrego domu. Poza nim w domu była jeszcze dwójka braci, natomiast jego rodzice Paulus oraz Anita byli ludźmi wykształconymi. Tutaj nie chodzi o to, że oni byli wykształceni, bo zapuszczali żurawia na studiach i sobie przebimbali przez te lata. Oni naprawdę dużą część swojego życia poświęcili nauce. Paulus z wykształcenia i z zawodu był prawnikiem i był w tym naprawdę dobry. I cały czas robił wszystko, aby się jeszcze tam dokształcać, aby dalej jakąś tam swoją firmę, praktykę ciągnąć. Natomiast Anita skończyła naukę na temat sztuki. Ona pracowała początkowo jako nauczycielka sztuki w szkołach, ale w momencie, kiedy jej kariera zaczęła się rozwijać, to stanie się wykładowcą. Wykładowcą i też będzie wykładała sztukę, a nie chemię w Biedronce. Od najmłodszych lat Joranowi i jego braciom nie brakowało niczego. Chodzili oni do dobrych szkół, mieli zajęcia pozalekcyjne, mieli dobry dom, dobre ubrania, no wszystko, co można sobie wymarzyć. W roku 1990, czyli stosunkowo wcześniej, ponieważ Joran miał wtedy 3 lata, rodzina przeprowadziła się na Arubę. Właśnie na Arubę, gdzie dzieje się nasza historia. Przyznam szczerze, że nie znalazłam tutaj do końca informacji, co, jak, dlaczego, co ich skłoniło do tego, żeby się na Arubę przeprowadzić. Wiem natomiast, że mieli, no wybudowali tam sobie jakiś taki w miarę ciekawy dom. Mieli też dom w Holandii i być może jeszcze w paru innych miejscach, do których nie dotarłam. W każdym razie żyło im się i mieszkało bardzo dobrze, jeżeli chodzi o klimat, bo cieplusia, bo można się na plaży wylegiwać. No to jeszcze w dalszym ciągu Anita i Paulus mogli kontynuować swoją pracę, która przynosiła im całkiem dobre dochody. Joran i jego bracia chodzili do International School of Aruba, czyli taka szkoła właśnie dla osób, które przeprowadziły się
na Arubę z jakichś innych państw. Zakładam po prostu, że te zajęcia są prowadzone w języku angielskim, bo tak jak mówiłam w poprzednim podcaście, na Arubie jest taki specjalny język, to jest połączenie hiszpańskiego, portugalskiego. Tak więc zakładam jednak, że te zajęcia w International Szkole były prowadzone w języku angielskim. Joran od najmłodszych lat opisywany był jako człowiek charyzmatyczny, towarzyski, dobrze się uczył, to trzeba mu przyznać, że wyniki w nauce miał satysfakcjonujące. Był też gwiazdą piłki nożnej i tenisa. I to nie tyle, że on sobie gdzieś w piłkę grał z mamą, tatą i braćmi u siebie na podwórku, tylko brał udział w różnych konkursach, w różnych zawodach. Udało mu się kiedyś coś tam nawet wygrać. Poza tym człowiek nad wyraz charyzmatyczny zawsze, ale to zawsze wokół niego było mnóstwo ludzi. W sprawach sercowych też mu się powodziło. Miał tak coś, co chyba nazywane jest takim urokiem osobistym. Potrafił podejść, potrafił odpowiednio makaron na uszy nawinąć. Może dla niektórych byłby to taki typ cwaniaczka na zasadzie co to nie ja, bo też tam lubił chwalić się tymi pieniędzmi, lubił mówić, jaki to on jest świetny pod każdym możliwym względem. No ale ogólnie myślę na podstawie tego, co przeczytałam, raczej robił dobre wrażenie i większość osób go lubiła. I tutaj oczywiście widzimy jedną stronę medalu, same superlatywy, kłaniam się do pasa po samego buta i tak dalej. Ale prawda jest taka, i to dopiero później rodzice przyznają w jednym z wywiadów, że z Joranem były pewne problemy wychowawcze już od początku. Przede wszystkim były to problemy z prawdomównością. On kłamał nawet wtedy, kiedy nie musiał, znaczy nie, żeby kiedyś trzeba było, no ale jeżeli powiedzmy, że są takie różne sprawy, gdzie na przykład dostałby dwóje i powiedziałby, że cała klasa dostała dwóje, no bo to jest taki standard, że ja dostałem, to wszyscy też dostali, no to okej, okay, no to powiedzmy, że to jeszcze nie jest nic złego. Natomiast Joran mówił nieprawdę nawet w sytuacjach, które w żaden sposób nie przynosiłyby mu korzyści czy jakiegoś tam lepszego patrzenia na niego. Przykładowo spytano by się go, ile ma braci, to zamiast powiedzieć, że ma dwóch, powiedziałby, że ma trzech. I tak naprawdę za bardzo konkretnego powodu w tym nie ma. Im Joran robił się starszy, tym tych problemów było coraz to więcej. Zaczął wymykać się z domu. Oczywiście nauka nadal szła jako tako, no bo to musiał się uczyć i z wyróżnieniem zawsze klasy kończył. No ale wymykał się z domu, większość czasu spędzał w kasynie. To była taka jego pasja, on to nazywał swoją pasją, lubił grać w jakiegoś blackjacka, w pokera, właściwie we wszystko, co tam było grane, to on potrafił i lubił w to grać. A przyznać trzeba, że był w tym naprawdę dobry, ponieważ kiedyś, jak już chronologicznie przejdziemy do tej sytuacji, to kiedyś on wygra jakiś tam międzynarodowy konkurs pokera online. Znaczy, ten poker brzmi trochę jak pani Basia z działu administracji grająca w pasjansa, no ale jeżeli mu się to udało, jeżeli faktycznie jakieś mistrzostwa się odbywały i on wygrywał, a następnie też jakieś pieniądze z tego miał, no to chyba można to nazwać jakąś taką ścieżką kariery, przynajmniej tak mi się wydaje. Poza tym, moi drodzy, to taki dobry chłopak z niego był, no zawsze mówił dzień dobry na klatce schodowej i tak jak zresztą też wspominałam, nikt złego słowa raczej publicznie na jego temat by nie powiedział. Wracając do naszej historii, trwają poszukiwania Natalii, Joran siedzi sobie, no właśnie siedzi sobie za kratami. Elizabeth, matka Natalii, jest przekonana, że Joran wie, co się stało z jego córką, wie, gdzie ona jest lub co się z nią stało, natomiast nie mówi z jakiegoś powodu, nie mówi pewnie, ponieważ coś ukrywa. Taka była teoria Elizabeth. Poszukiwania trwają i tutaj zaczynają się miejskie plotki, zgłaszają się ludzie, którzy chcą powiedzieć parę słów od siebie. I żeby było jasne, to chyba nie tak z dobroci serca, że chcą pomóc w całej sprawie, tylko tutaj w grę wchodziły bardzo duże nagrody finansowe, sponsorowane głównie przez rodzinę Natalii oraz też rząd Aruby postanowił zebrać pieniądze. No i dla osób, które coś wiedziały, które wiedzą, gdzie jest Natalii, albo które znają jakieś informacje, które mogą doprowadzić do jakiegoś znalezienia jej, no to oczywiście przewidywane były spore nagrody finansowe. Z tego, co wiem, to za odnalezienie Natalii całej była to kwota 250 tysięcy dolarów, więc i na tamte czasy, i na te całkiem spora kwota. Nic więc dziwnego, że ludzie zaczęli dzwonić, zgłaszać się i to już tym razem wcale nie, czy lodówka panu chodzi, tylko
tylko z prawdziwymi teoriami i z prawdziwymi ich zdaniem, jakimiś tam faktami. Duża część tych teorii, jak ludzie dzwonili, opierała się na właśnie Joranie. No bo on siedział za kratami, bo gdzieś tam w mediach też rozniosła się wieść, że on coś wie, ale nie mówi, że może on jest to zamieszany. Tak więc dzwonili ludzie, a tutaj ktoś widział, jak zakopują kobietę na wysypisku śmieci i jest to właśnie chłopak, który pasuje do opisu Jorana. A tutaj zgłosił się nagle ogrodnik, który powiedział, że staw, wokół którego on tam pracuje, został częściowo osuszony i widział, jak to właśnie suszył ten staw Joran. Po co i na co, to w sumie pojęcia nie mam, no ale te wszystkie uwagi, podpowiedzi i ewentualne pomocne informacje sprawdzono i wszystkie okazały się być nieprawdziwe. Ani na wysypisku śmieci, ani w żadnych ogrodach, w żadnych stawach nie znaleziono nic, co mogłoby doprowadzić do Natalii. Później te stawki jeszcze podniesiono. Rodzina Natalii zaoferowała $1 000 000 za powrót dziewczyny lub $250 000 000 za lokalizację jej ciała, więc już i takie, takie myśli były brane pod uwagę. Przyznać trzeba, że wszyscy byli w tę sprawę zaangażowani pod takim względem, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby znaleźć Natalii. Funkcjonariusze Aruby byli bardzo zaangażowani w zbieranie informacji, w śledztwo. No ale przyznać trzeba, że tak na dobrą sprawę to nie wiadomo, czy oni byliby tak samo zaangażowani, gdyby nie mama Natalii, Elizabeth, która chuchała im w kark, za każdym razem udzielając jakichś wywiadów, wypowiedzi medialnych. To wszystko się czytało, to wszystko się oglądało. Ludzie chcieli wiedzieć coraz więcej i myślę, że w dużej mierze też pojawiły się takie komentarze pod poprzednim podcastem i myślę, że to jest bardzo trafne stwierdzenie, że tak naprawdę, gdyby nie ten rozgłos medialny, gdyby nie to, że Elizabeth to tam w każdy okruch patrzyła, co ci funkcjonariusze robią, jak robią i po co robią, to nie wiadomo, czy ta sprawa byłaby tak nagłośniona, nie wiadomo, czy aż takie środki, aż tak skrupulatnie wszystko byłoby sprawdzane. I to jest bardzo ważny argument w tej sprawie, ponieważ jest ona głośna do dnia dzisiejszego, ale to głównie z tego względu, że rodzina Natalii wypowiada się medialnie. Rodzina w tamtym momencie akurat Elizabeth patrzyła na ręce wszystkim, którzy brali udział w poszukiwaniach, którzy cokolwiek mogli wiedzieć albo wnosić do sprawy. Następnie ona te swoje obserwacje wypowiadała medialnie. Te wszystkie wywiady, te wszystkie jakieś nagrania szły do Stanów Zjednoczonych, szły sobie na wiadomości w Warubie, szły też wiadomości w Holandii, no bo w końcu to Joran z Holandii pochodził, więc tam też artykuły się pojawiały na ten temat. Ta sprawa stawała się międzynarodowa, więc jeżeli chodzi o funkcjonariuszy z Aruby, to ich takim priorytetem było rozwiązanie tego wszystkiego, bo zaraz pójdzie fama na cały świat, że tam ludzie znikają, nie wiadomo co się dzieje. No i właściwie oni troszeczkę tak pod siebie chcieli tę sprawę rozwiązać. Później to też zostanie skrytykowane, no bo już w poprzedniej części mówiłem o tym, że jak Elizabeth wchodziła na dzielnię i mówiła, kogo mają zatrzymać, kogo mają zaaresztować, przesłuchać, no to tak robili i to wygląda w ten sposób, jakby mamuśka rozkręcała całe śledztwo, a nikt tam nie miałby własnego zdania. No ale wracając do naszej historii, to 26 sierpnia znów zatrzymano braci Calpoe i dodatkowo jeszcze tak w komplecie zatrzymali 21-letniego Frediego Arambaziza i już Wam mówię, że jest to niezwiązane, przynajmniej w teorii z tą sprawą, ponieważ zatrzymano całą trójkę za coś zupełnie innego. Chodziło o robienie zdjęć jakiejś młodej dziewczynie i właściwe kontakty z nią. Tutaj możemy się jedynie domyślać, o co chodzi, bo też jakoś specjalnie medialnie nie było to opisywane. Myślę, że może gdzieś tam ewentualnie media na Arubie bardziej przyglądały się tej sprawie. W każdym razie, po co ja o tym mówię? No bo często taka taktyka jest stosowana, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mogą coś wnieść w sprawie. Wiemy, że ktoś coś może wiedzieć, wiemy, że ktoś może być w coś zaangażowany, no ale nie ma członka, że my mamy coś na tę osobę. No nie mamy żadnych argumentów, żeby taką osobę zatrzymać. Tak więc w przypadku braci Calpoe, bo to o nich chodziło, wyciągnięto coś tam z przeszłości. Sprawa z tą dziewczyną miała miejsce jeszcze zanim Natalii w ogóle i ci wszyscy absolwenci wylądowali na Arubie. To było parę miesięcy wcześniej. W normalnych warunkach byłoby to zgłoszone i nikt więcej nigdy by do tego nie wrócił. No ale skoro bracia Calpoe mogli coś wiedzieć i mogli na przykład złożyć jakieś zeznania ewentualnie obciążające Jorana, albo ogólnie mogliby wiedzieć coś więcej, no to postanowiono ich zatrzymać za coś kompletnie innego, tyle by tylko złożyć im na przykład jakąś propozycję na zasadzie, no jeżeli powiecie jak było naprawdę, to my zapomnimy o sprawie z tą dziewczyną i wszystko będzie cacy. I akurat
pracy, też w sprawach, które poruszałam, często coś takiego się pojawiało, że tutaj jakieś przewinienia finansowe albo zatrzymanie kogoś, bo przyjechał na czerwonym świetle. No, chodzi o to, żeby mieć takie osoby pod okiem, pod kontrolą. W tym przypadku cała sytuacja nie przyniosła żadnych skutków, ponieważ już 3 września zwolniono wszystkich, łącznie z Joranem, bo nikt nic nie powiedział, może wiedział, no ale tak jak mówię, nie powiedział. Na dobrą sprawę dłużej też nie można było ich trzymać, bo są jednak jakieś prawa, zresztą tutaj ojciec Jorana, Paulus, to tak prężnie działał, aby syna na wolność wydostać, tym bardziej, że żadne zarzuty nie zostały mu postawione, a on był prawnikiem, więc znał się na rzeczy. W każdym razie, kiedy mama Natalii dowiedziała się o tym, że cała trójka została zwolniona i oni sobie normalnie chodzą po ulicy, no to się zdenerwowała. Zdenerwowała się, postanowiła udzielić kilku wywiadów i w tych wywiadach obarczyła winą funkcjonariuszy z Aruby, którzy pracowali nad całą sprawą, że przecież mieli sprawcę, mieli tutaj osobę zamieszaną, a puścili ją wolno. No i tym sposobem turystyka na Arubie spadła. Troszeczkę spadła w momencie, kiedy te wywiady miały miejsce, w momencie, kiedy ta sytuacja była głośna. Tak więc mieszkańcy utrzymujący się głównie z turystyki troszeczkę to odczuli i wiadomo, że na rękę im to nie było. W międzyczasie Joran postanowił wrócić do Holandii, rozpoczął tam studia, coś związanego z przedsiębiorstwem. Niektóre źródła tłumaczą, że studiował on po prostu biznes, no ale coś w tych tematach, coś w tych rejonach w każdym razie. Jednak cały czas mama Natalii udzielała różnych wywiadów, obwiniała Jorana o to, co się stało, że on coś wie, ale nie mówi. Ludzie też troszkę czasami krzywo na niego patrzyli, tak więc i sam Joran postanowił kilku wywiadów udzielić. I tak naprawdę tutaj rozpoczyna się nam cały cyrk z tymi wywiadami, bo będzie ich kilka i będą one bardzo różnie brzmiały. Zaczynamy od takiego małego stopnia jazdy bez trzymanki, naprawdę takiego małego, a później będzie to się rozwijać. Tak więc 26 września, cały czas mamy rok 2005, odbył się wywiad w programie telewizyjnym Current Affair, gdzie Joran opowiada o tym, że miało dojść do zbliżenia między nim a Natalii na plaży, czyli tutaj przyznaje do tego, że była to plaża. Jednak nie mieli przy sobie żadnego zabezpieczenia, więc zrezygnowali. Posiedzieli chwilę na tej plaży, a potem Natalii powiedziała, że sama wróci do hotelu. I to jest mniej więcej to samo, co powiedział funkcjonariuszom, tylko że ten wywiad był taki, że tam łezki mu leciały i mu bardzo przykro było i mówił, że to jest największy błąd, jaki zrobił, że ją tam zostawił. Ludzie zaczęli interesować się jego sprawą, bo tutaj Joran zaczął mówić, jak to niefajnie go na tej Arubie potraktowali, że go zatrzymali bez żadnego powodu. Tak więc dostał potem jeszcze kilka innych propozycji wystąpień medialnych, on z tego korzystał, studiował cały czas. Jeżeli chodzi o poszukiwania Natalii, to one trwały. Również Elizabeth wypowiadała się w mediach, tutaj była taka trochę przepychanka medialna, bo raz mama Natalii coś powiedziała, potem Joran coś powiedział i te wywiady tak pojawiały się na okrągło. W kolejnych miesiącach poszukiwania też trwały i trwały, sprawa była nadal otwarta, pojawiały się różne zgłoszenia, jeszcze parę aresztowań miało miejsce, no ale do żadnych konkretów to nie zaprowadziło. 1 kwietnia 2007 roku ukazała się książka autobiograficzna napisana przez Jorana pod tytułem Przypadek Natalii Holloway. Moja własna historia o jej zniknięciu. Wiecie, jak to wygląda. No, zdaniem Jorana, ta wersja, której on się trzymał, on spotkał Natalii w barze, ona potem zaginęła, spędzili trochę czasu na plaży, ale tutaj nagle randomowy typ pisze o jej zniknięciu, przy czym dodaje swoją autobiografię, pisząc o tym, że siedział w areszcie 3 miesiące, że mama Natalii to jest taka zła i niedobra i że w ogóle no, cały świat jest przeciwko niemu. Myślę, że jest to troszkę nie na miejscu i z tego, co miałam okazję przeczytać, inni ludzie dookoła też to tak odebrali, no bo chodzi tutaj o zniknięcie dziewczyny i nadal tej dziewczyny nie ma, nadal nie wiadomo, co się z nią stało, a tutaj dosłownie random z baru pisze swoją książkę, dodając swoje 3 grosze o sobie. No, nie fajnie. Ale wiecie, hajs się zgadzał, w końcu Joran był jakimś tam studentem biznesu, więc no, może wiedział, co tutaj zrobić, żeby od ludzi pieniądze wyciągnąć, zwłaszcza, że duża część osób kupiła tę książkę jedynie ze względu na ciekawość, może coś tam nowego ujrzy światło dzienne. No i można powiedzieć, że ujrzało, a przynajmniej skłoniło do dalszych wydarzeń, pojawienie się tej książki skłoniło do wydarzeń, ponieważ, moi drodzy, Joran zwrócił na siebie uwagę, władze Aruby postanowiły przeszukać dom Vanderslotów. Oni tam cały
cały czas dom na Arubie mieli, więc funkcjonariusze zrobili im wjazd na chatę. Chyba tylko w ramach takiej pokazówki, że o, sprawa jest wciąż aktualna, że on dał o sobie znać, to my ten dom przeszukamy. Nic nie znaleziono. Wkrótce swoje książki wydali też rodzice Natalii. Każdy odkrył duszę pisarza w tamtym momencie. Mama Natalii napisała książkę pod tytułem Loving Natalii, na podstawie której później będzie film nakręcony. Ojciec Natalii również swoją książkę wydał i tak naprawdę tych książek na temat zniknięcia Natalii jest bardzo, bardzo dużo napisanych przez różnych pisarzy, nie tylko przez osoby zaangażowane i może w jakiś sposób związane z tą sprawą, ale również tak po prostu przez dziennikarzy, przez ludzi, którzy się całą historią interesowali. 21 listopada 2007 roku Joran i bracia Kalpoe znów zostają zatrzymani. Dlaczego? No to tak chyba dla zasady, dawno nie było, no to klikamy przycisk zatrzymać kogoś. Na Arubie, jak widać, nie jest to nic nadzwyczajnego. Zostali zatrzymani za podejrzenie tego, że wszyscy zrobili Natalii coś, co doprowadziło do jej zgonu. Na jakiej podstawie? Skąd takie wnioski? Znaczy no... Nie oszukujmy się, myślę, że sporo osób uważa, że Joran ma coś za uszami, albo nawet ta cała ekipa ma coś za uszami i wiedzą więcej niż mówią. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek dowody rzeczowe, o jakiekolwiek w ogóle dowody, to jest ich bardzo mało i żeby na tej podstawie kogoś zatrzymywać, to jednak pojawia się pewien problem. W każdym razie funkcjonariusze powiedzieli, że pojawiły się nowe, obciążające dowody. Nikt nie wie jakie i chyba zbyt obciążające to one nie były, bo 7 grudnia cała trójka zostaje wypuszczona bez żadnych zarzutów. Tak więc mamy coś, ale nie powiemy, co mamy. Prawdopodobnie czekali, aż sami zaczną mówić, mówiąc, że mają jakieś wielkie obciążające dowody. Członek z tego wyszedł i wszyscy też wyszli na wolność. W międzyczasie mama Natalii cały czas hucha w kark funkcjonariuszom, żeby ich znowu zatrzymać, tak dla zasady, do momentu, aż nie wyjawią prawdy. Ja wiem, że to trochę tak ironicznie mówię, ale tutaj na dobrą sprawę nie ma co się dziwić, bo mamy do czynienia z mamą, z kobietą, która straciła córkę, nie wie, co się z nią stało, ma prawdopodobnie świadomość tego, że ludzie, którzy ostatni raz ją widzieli, mogą wiedzieć więcej niż mówią, więc no też nie ma co się dziwić tej tak zwanej desperacji, bo może niektórzy tak to odbierają. W międzyczasie też w życiu Elizabeth też sporo się działo, no bo rozstała się z drugim mężem, czyli z tym George'em, co miał zdjęcie z hajsem na Facebooku. Powodem była niezgodność charakterów, czyli tak standardowo, jeżeli nie chcemy mówić ani podawać oficjalnie, co jest powodem, no to mówimy, że jest to niezgodność charakterów. Poza tym Beth napisała książkę, brała udział w wielu debatach, wypowiedziach medialnych, cały czas w tym internecie, w jakichkolwiek mediach była obecna. I tutaj trzeba przyznać, że pomimo upływu lat, ta sprawa nadal jest głośna, a jeszcze w tych latach 2005-2008, bo zaraz też do tego przejdziemy, ona była nad wyraz głośna, bo dotyczyła ona i Stanów Zjednoczonych, i Aruby, i Holandii, bo tak jak mówiłam, z Holandii Joran pochodził, tam też ta sprawa była głośna i często podnoszona. W każdym razie do 2008 roku nic nowego nie ujrzało światła dziennego i no to tak się zdarza. Niestety żadne nowe informacje nie wypłynęły na jaw. Aż do 2008 roku, kiedy to sprawa przeciwko Joranowi zostanie znów wznowiona i na dobrą sprawę sam na to zapracował. On aż się prosił, żeby z tych mediów nie znikać, aby wszyscy się na niego patrzyli. Dokładnie to 3 lutego 2008 roku pojawia się nagranie rozmowy Jorana z holenderskim reporterem Peterem Devizerem. Nagranie zostało wyemitowane w holenderskim programie. Słychać, jak tam Joran opowiada o tym, że uwaga, uwaga, doszło do zbliżenia między nim a Natalii. W pewnym momencie dziewczyna dostała konwulsji, zaczęła się trząść, nie wiedział, co robić, próbował tam w jakiś sposób ją obudzić i Natalii, wstań. Jednak dziewczyna w żaden sposób nie reagowała. W końcu całkowicie przestała się ruszać i niestety no, Joran stwierdził na podstawie tego, co tam go na lekcjach biologii uczyli, że niestety już nie ma co ratować, nie ma jak jej pomóc. Nie wiedział za bardzo, co ma z tym faktem zrobić, więc zadzwonił po swojego przyjaciela i imieniem Dauri, a następnie ten zabrał Natalii na łódź, odpłynął i wrzucił ją do morza. Brzmi trochę inaczej niż to, co powiedział funkcjonariuszom, to jak udzielał innych wywiadów, niż to, co napisał w swojej książce. No zupełnie inna historia. No i jak
jak do tego doszło? Jak to możliwe, że mamy tutaj zupełnie inną historię? Już wam tłumaczę, bo to też nie było tak, że Joran cały uśmiechnięty idzie do programu i mówi, ja wam teraz powiem, jak było naprawdę, bo tak nie było. Sprawa wygląda w ten sposób, że nagranie zostało puszczone w programie Petera, czyli tego reportera. Natomiast jak się później okazało, to nie Peter rozmawiał z Joranem, tylko rozmawiał z Joranem człowiek o imieniu Patrick. I kim był Patrick, kim jest Peter? No, to, żeby to było całkowicie jasne. Peter prowadził swój program i zaprosił Jorana, aby ten program jakiegoś zaginięcia dotyczył, prawdopodobnie nawet tego zaginięcia. Joran miał powiedzieć parę słów od siebie, no ale w międzyczasie, jak trwały nagrywki, kiedy on się kręcił po tym studiu nagraniowym, to podstawiono mu Patryka. Człowieka znajomego Petera, Patrick celowo miał być podstawiony, miał cały czas podsłuch na sobie i jego zadaniem było zakolegowanie, zaprzyjaźnienie się z Joranem, zdobycie jego zaufania, porozmawianie z nim, a może coś uda się od niego wyciągnąć. No i to właśnie podczas takiej jednej rozmowy Joran powiedział to, co zostało później puszczone w telewizji. I on kompletnie pojęcia nie miał, że coś takiego zostanie wyemitowane, nie miał pojęcia, że ten Patrick, który wydawał się być jego dobrym ziomkiem, ma podsłuch i coś takiego w ogóle będzie miało miejsce. Tym sposobem, moi drodzy, mamy przyznanie się do winy, albo przynajmniej rozwiązanie zagadki tej historii, która została wyemitowana w telewizji. Oczywiście władze i Aruby i w ogóle wszyscy dookoła zwrócili na to uwagę. I może spytacie, co teraz? No co, zatrzymają go, pójdzie do więzienia? Co się teraz stanie? No nic się nie stanie, moi drodzy, ponieważ Joran powie, że on całą swoją historię zmyślił. A no, naoglądał się za dużo Małej Syrenki czy coś w tym stylu. Nic takiego nie miało miejsca. Chciał on zaimponować temu Patrykowi, ponieważ Patryk był człowiekiem podstawionym i on specjalnie opowiedział historię, że Patryk to on sprzedaje cukry pudry i ma dużo ludzi na sumieniu, wiecie, taki bad boy jest. No i Joran też chciał pokazać, że obok niego lepiej w autobusie nie siedzieć i też jest takim śliskim typem, więc opowiedział swoją historię na temat tego, co spotkało Natalii. No i pojawia się jedno wielkie pytanie, co my z tym człowiekiem mamy zrobić? Oczywiście władze Aruby temat zbadały, wzięli wszyscy pod uwagę, że Joran to tak troszeczkę z prawdopodobnością ma problem, natomiast dotarli do tego człowieka, Dauriego, który rzekomo miał wziąć Natalii na łódkę miał ją wziąć, no i oczywiście sprawić, że nigdy nie zostanie znaleziona. Dauri twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca, że żaden Joran do niego nie dzwonił i oni tak naprawdę to nawet do końca nie kolegują. I moi drodzy, no sprawa wygląda w ten sposób, że człowieka zatrzymać nie można. Coś zostało wypuszczone w telewizji, on stwierdził, że kłamał, ojciec jego jako prawnik to rzuca pozwami jak Zeus piorunami, więc troszkę się też obawiali, żeby go zatrzymać. Może było przeszukiwane, no nic nieznalezione zostało, no ale to też jest kwestia tego, że wcale nie musi być cokolwiek znalezione. Bądź co bądź, no nawet jeżeli gościu powiedział prawdę, to nie ma nic na niego, nie ma żadnego haka, żeby go teraz zamknąć, bo on oczywiście się do winy nie przyznaje, twierdzi, że nie mówił prawdy, a jak to teraz zweryfikować? No nie ma sposobu, żeby to zweryfikować. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jego tłumaczenie to tak trochę tłumaczenie uczniaka o zgubionej pracy domowej, no ale nikt mu tego nie udowodni. Oczywiście faktu to nie zmienia, że wszyscy teraz uważają, że jest on winny, że nie mówi on prawdy, że to on stoi za zniknięciem Natalii, albo wie, co się z nią stało, albo że w ogóle to on jest za to odpowiedzialny. Trwa taki swego rodzaju lincz społeczny, no bo w ogóle wstyd i strach wyjść na miasto, zarówno będąc Joranem, jak i jego rodzicami. Zresztą sami rodzice też mają dość, no bo jego syn takie głupoty, ich syn takie głupoty w mediach opowiada. Oni oczywiście uważali, że ich syn jest niewinny, że on z tym nic wspólnego nie ma, no ale że opowiada takie historie w mediach, no to już jest w ogóle porażka i lepiej coś z tym zrobić. Tak więc Joran, aby poprawić swoją sytuację medialną i w ogóle w społeczeństwie, to idzie do zakładu zamkniętego na badania psychologiczne. No takie trochę, nie wiem, czy ciekawe, nieciekawe rozwiązanie, może lepszym pomysłem byłoby powiedzenie po prostu prawdy, no natomiast uznał, że pójście do takiego zakładu będzie lepszym pomysłem, i tam też się udał. Z tego co wiem, to nie upubliczniono tamtych badań, ale dotarło do wypowiedzi lekarzy na temat Jorana. Są to no, różni tam psycholodzy, którzy znają się na rzeczy. Nie są oni jednak do końca zgodni. Uważają, że
No z całą pewnością z osobowością Jorana jest pewien problem, ale nie są zgodni co do tego, czy jest to osobowość antyspołeczna, czy może narcystyczna. Są zgodni co do tego, że jest on mitomanem, ma niską tolerancję na frustrację, no ale na dobrą sprawę nie do końca wiadomo, co mu tam jest. To jest na podstawie wywiadów, na podstawie rozmów z nim, takich nie w cztery oczy, tylko jakichś takich wywiadów, które były emitowane w telewizji. Co mu w tamtym zakładzie przypisali, czy tam jakąś diagnozę mu dali, to pojęcia nie mam. W każdym razie wkrótce Joran wychodzi z tego szpitala, wciąż nikt go nie lubi, więc jedzie do Tajlandii. A no tak, postanawia sobie do Tajlandii pojechać. Później okaże się, że no, niby nie bez powodu, ale o tym za chwilę. W każdym razie oficjalnie Joran chciał studiować biznes w Bangkoku. On ten biznes to chyba już wszędzie studiował, bo i studiował w Bangkoku, potem będzie jeszcze w Peru go chciał studiować, później wcześniej w Holandii go studiował, nie wiem, czy on go w ogóle skończył, coś tam studiował, ale to wychodzi na to, że jeden i ten sam kierunek w różnych krajach. Również w Bangkoku te studia nie wychodzą, ponieważ wkrótce rzuca studiowanie i postanawia otworzyć własną knajpę. Jakaś to jest knajpa blisko kampusu, tam sprzedaje pizzę, jakieś kanapki, no tego typu rzeczy. Jednak to nie jest koniec jego ekscesów na rok 2008, bo cały czas te wszystkie wydarzenia dzieją się w roku 2008. Ten pierwszy wywiad lutego, potem zakład, później wyjazd do Tajlandii, a teraz w listopadzie ma miejsce kolejny wywiad, tym razem wywiad z Gretą Van Suster dla Fox News, czyli Greta to jest prowadząca Fox News. Tam też postanowił Joran się zgłosić i powiedzieć parę słów od siebie. Joran przyznaje, że werbował kobiety z Tajlandii, młode kobiety, mówiąc, że pojadą one do pracy do Holandii. A tak naprawdę sprzedawał je i za każdą dostawał 13 tysięcy dolarów. Wszystko to robił na zlecenie pewnego mężczyzny i taki sam los miał spotkać Natalii. Została ona zabrana do Wenezueli, a Joran dostał za to dużo pieniędzy. I moi drodzy, to jest część w ogóle tego wywiadu, zaraz przejdziemy do dalszej części. No ale jak to przeczytałam, to wiecie, to jest taki moment, kiedy coś czytasz i nagle jest jakieś takie zdanie wyrwane z kontekstu i ja już nie wiem, czy źle czytam, czy coś źle zrozumiałam. Postanowiłam dowiedzieć się trochę więcej na ten temat. Udało mi się dotrzeć do transkrypcji tego wywiadu i niestety okazuje się, że ja dobrze zrozumiałam. I o ile się czyta, że no, on się przyznał do winy, 13 tysięcy, jakaś Tajlandia, no to już brzmi dziwnie. Ale jeżeli się przeczyta transkrypcję tego wywiadu, to tutaj ma się oczy, już sami wiecie, jak to na czym. Pokrótce wam powiem, co tam naopowiadał nasz Joran. Powiedział, że jak miał lat 17, to był uczniem, chodził sobie do liceum, czasami chodził do kasyna, bo to bardzo lubił. Tak wyglądało jego życie. Aż tu nagle, pewnego razu, kiedy on był w kasynie, podszedł do niego starszy pan. Znaczy starszy pan powiedział, że ma około 30 lub 40 lat, no ale dobrze, jego zdaniem to był starszy pan. Podszedł do niego i w sumie to on do końca nie wie, kim był ten facet. W sensie, czy jest on mieszkańcem Aruby, czy może skądś przyjechał. No, na dobrą sprawę pojęcie nie ma, no ale podszedł do niego jakiś facet i powiedział, że on chciałby blondynkę. Później Joran dodał, że pojęcia nie miał, o co mu chodzi, ale kiedy ten facet powiedział, że da mu za to 10 tysięcy dolarów, to Joran powiedział, okej, jasne. I tak to wyglądało, tak to się zaczęło. Numeru do tego gościa nie miał, więc gdyby chciał się z nim telefonicznie skontaktować, to nie da rady. Później się okaże, że jednak ten numer znalazł, no ale to wiecie, wszystko ma swoje miejsce i czas. Joran z tym faktem nic za bardzo nie zrobił, no bo nie wiedział, jak się do całej sprawy zabrać, a finansowo to też mu źle nie było, aż nagle spotkał Natalii, uznał, że no jest ona blondynką, więc coś tutaj się zgadza, a 10 tysięcy się przyda. Dodatkowo niby wtedy, kiedy był z Natalii w tym pubie, to właśnie ten mężczyzna do niego podszedł i powiedział tak, tak, tą blondynkę chcę. Wtedy znalazł jego numer telefonu i umówili się na plaży. I tutaj dzieje się kolejna dziwna rzecz, ponieważ no, oni wsiadają do samochodu, do tej szarej Hondy, bracia Calpoe też są w to zamieszani, oni doskonale wiedzą, co Joran zamierza zrobić z Natalii, zawożą ich na plażę i uwaga, uwaga, Joran z Natalii rozmawiają sobie na plaży, już jest troszkę ciemno, więc słońca nie ma,
tam grzebią w piasku, aż to nagle, niczym Afrodyta, wyjawia się z wody jakiś mężczyzna na łódce, znaczy łódka, nie wiem, czy tam z kieszeni wyciągnął, czy skądś, ale jakiś mężczyzna, którego on nigdy nie widział, podchodzi do Jorana, daje mu worek z pieniędzmi, znaczy Joran jeszcze nie wiedział, z czym to jest worek, ale wyczuł, że to jest worek z pieniędzmi. Następnie ten mężczyzna bierze Natalii, wsadza ją na łódkę i odpływają. I tak wygląda ta historia. I wiecie co jeszcze? Okazało się, że w tym worku z pieniędzmi brakowało 400 dolarów, więc dostał 9600, więc go w członka zrobili. I o tym też powiedział w trakcie wywiadu. Dodatkowo, żeby nie było, że tylko jego tam w bambuko robią, on też postanowił tak zrobić braci Kalpoe, ponieważ nie powiedział im, ile dostał i odpalił im tylko po 1000, a resztę zabrał dla siebie. I odpłynęli na łódkę, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Dalszej historii już nie znamy, ale jeżeli chodzi o wywiad, to jeszcze to nie jest koniec, moi drodzy, ponieważ Joran dodał, że o wszystkim wiedział jego ojciec. On o wszystkim wiedział. I dodatkowo Paulus, czyli Pentata, opłacił za milczenie dwóch funkcjonariuszy, którzy o tej sprawie wiedzieli. Czyli dał im pieniądze w rękę, żeby no, nie interesowali się za bardzo, zapomnieli o tym, o czym wiedzą i żeby sprawa się rozeszła. I słuchajcie, moi drodzy, on nawet dowód dostarczył. Taki kulturalny przestępca, który sam na siebie dowody dostarcza. Tym dowodem było nagranie rozmowy telefonicznej ze swoim ojcem i na tym nagraniu słychać właśnie głos Jorana, jeszcze jeden głos brzmiący jak głos Jorana, tylko trochę zniżony, który mówi coś w stylu: synu, wiesz, że zrobiłeś coś złego. No i to miał być ten dowód, że ojciec o wszystkim wiedział. O wszystkim też miał wiedzieć prawnik ich oraz jeszcze nauczycielka ze szkoły Jorana. Jak do tego doszło, nie wiem, że nauczycielka też wiedziała i prawnik wiedział, ale nikt nic nie powiedział. W każdym razie ten wywiad brzmi bardzo dziwnie, cała historia brzmi bardzo dziwnie. Jak się to czyta, to też ma się takie dziwne uczucie, że coś tu ewidentnie nie gra. Bądź co bądź, wszyscy sprawdzili te nagrania, sprawdzili, przeanalizowali wersję Jorana. No i okazało się, że na 100%, tutaj tym zajął się akurat prokurator z Aruby, na 100% głos z nagrania, czyli ten, że o synu, wiesz, że zrobiłeś coś złego, to tak naprawdę jest głos Jorana, który swój głos zmniża i udaje, że jest to głos jego ojca. Czyli tak naprawdę Joran nagrał rozmowę samemu ze sobą, udając, że to jest rozmowa z ojcem, żeby był dowód na poparcie jego historii. Próbowano skontaktować się z braćmi Kalpoe, żeby skomentowali tę sprawę, czy oni coś wiedzą, ale oni uznali, że no, nie chcą tutaj nic dodawać, bo chyba nic nawet dodawać nie trzeba. Rodzice też już nie mieli kompletnie sił na syna, a parę dni później, kiedy ten wywiad ujrzał światło dzienne, to sam Joran zadzwonił do Fox News i powiedział, że historię zmyślił i że jest to nieprawda. Więc no, mamy tutaj człowieka, który po raz drugi udziela jakiegoś wywiadu, który po raz drugi coś kręci i chce, żeby było o nim głośno, chce, żeby ludzie patrzyli na niego, chce być w centrum uwagi. No ciężko tutaj nawet opisać, co on tam do końca chce. Po prostu ręce opadają na tego człowieka, a to nadal nie jest koniec tej historii. 10 lutego 2010 roku Paulus, ojciec Jorana, ma problemy z sercem i odchodzi z tego świata. Dokładnie to ma atak serca w trakcie gry w golfa. W tamtym momencie Joran, który był w Tajlandii, wraca na Arubę i obwinia się. Obwinia się o to, co się stało z ojcem. Zresztą za bardzo to mnie to trochę nie dziwi, że się o to obwinia. Postanawia na jakiś czas zamieszkać z matką i Anita zauważa, że nie jest z jej synem dobrze. Większość czasu spędza w kasynie, ma problemy, jeżeli chodzi w ogóle o porozumiewanie się z nim. Wszystko, co mówi, no to mówi nieprawdę. Bardzo dziwnie się zachowuje. Nawet Anita rozważa skierowanie go na hospitalizację. No ale Joran nadal nie daje o sobie zapomnieć. Niestety Anita nie zdąży go nigdzie skierować. O tym też za chwilę. W każdym razie 29 marca 2010 roku Joran kontaktuje się z prawnikiem rodziny Natalii. Oferuje, że ujawni, gdzie pochowana jest dziewczyna w zamian za 25 tysięcy z góry i kolejne 225 tysięcy dolarów oczywiście, w momencie, kiedy Natalii zostanie znaleziona. On taką propozycję składa, rodzina zgadza się na to. 10 maja prawnik John Kelly spotyka się z Joranem, daje mu pieniądze. Sprawa miała być tajna, oni się umówili tak, że no żadnych funkcjonariuszy, to będzie tylko między nimi. Natomiast sprawa
sprawa wcale tajna nie była, znaczy ta tajna była, miała być poufna, ale nie była poufna. Tak naprawdę rodzina Natalii kontaktuje się z FBI. Sprawa zostaje zaaranżowana w ten sposób, że oczywiście ten prawnik ma podsłuch, wszystko ma być nagrane, miejsce ma być potem zbadane, no i później sam Joran ma być postawiony w stan oskarżenia. Natomiast sprawa wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ Joran powiedział, że szczątki znajdują się w fundamencie domu, ponieważ jego ojciec je tam zabetonował, czyli w momencie, kiedy dom był budowany, no to właśnie w jego fundamentach wszystko się znajduje. Pieniądze zostały przyjęte, informacja wydana, więc czego chcieć więcej. Jednak sprawdzono to. Zweryfikowano informację Jorana, jak już wiemy, miał on na swoim koncie no, troszeczkę sytuacji, gdzie mówił nieprawdę i tym razem okazuje się, że jest tak samo, ponieważ w momencie zniknięcia Natalii dom nie był jeszcze budowany. Nie było wtedy mowy o żadnych fundamentach, tak więc okazało się, że znów Joran postanowił wszystkich wkręcić. Zresztą sam się do tego przyznał, ponieważ parę dni później napisał maila do Johna Kelly'ego, czyli do tego prawnika, no przepraszam, za to, że znowu powiedział nieprawdę, no ale powiedział, więc sorry memory. Wiecie, takie wielkie it's a prank bro, żartowałem, no, nie denerwujcie się, wziąłem tylko te 25 tysięcy, bo potrzebuję, bo już pieniędzy nie mam, ale tak no już nie denerwujcie się. Cała sprawa oczywiście zostaje zgłoszona, trwa postępowanie przeciwko Joranowi, a w tym czasie nasz bohater postanawia pojechać do Peru, a no właśnie, on sobie jedzie do Peru, tam też miały się odbyć te wszystkie mistrzostwa w grze w kasynie, w sensie w jakiegoś tam blackjacka czy coś w tym stylu. Jednak zanim zarzuty zostaną wydane, czyli te zarzuty właśnie wyciągnięcia pieniędzy, i zanim w ogóle Joran będzie mógł za to odpowiadać, to minie trochę czasu. Dokładnie to 28 lat, bo właśnie tyle spędzi za kratami w Peru. Już wam tłumaczę, co się stało, dlaczego tak to wygląda, dlaczego w tym momencie Joran siedzi za kratami, ale wcale nie jest to związane w żaden sposób z Natalii Holloway. 30 maja 2010 roku, w ogóle w 5. rocznicę zniknięcia Natalii, w hotelu TAK w Limie znaleziona zostaje w pokoju 309 21-letnia córka lokalnego biznesmena Stefanie Flores Ramirez, studentka biznesu. Zgon nastąpił wskutek użycia kija baseballowego. Co ciekawe, pokój był wynajęty na nazwisko Jorana, nigdy nie oddał kluczy do pokoju, świadkowie potwierdzili, że widzieli go w tamtym miejscu i w tamtym czasie, zresztą on poprzedniego wieczora był w kasynie i brał udział w rozgrywkach. Z pokoju zniknęło 10 tysięcy dolarów wygranych dzień wcześniej w kasynie, Stefanie nie miała na sobie biżuterii, nie było też jej kart kredytowych, pieniędzy, które dostała od ojca na zakup nowego sprzętu, jakiegoś laptopa oraz samego laptopa też nie było, bo jeszcze tam Stefani wcześniej miała laptopa i tego laptopa nie ma. Jak się okazało, Joran zapewne Stefani poznał w kasynie, na tych wszystkich rozgrywkach i turniejach. 3 czerwca został on zatrzymany w Chile. Jego zeznania również były bardzo ciekawe, ponieważ w momencie, kiedy on został zatrzymany, to powiedział, że sprawa wygląda zupełnie inaczej, ponieważ w momencie, kiedy wrócił z Stefani, z tą dziewczyną do pokoju hotelu, to już za firanami czaili się jacyś ludzie, jacyś napastnicy, którzy chcieli od nich pieniądze wyciągnąć, czyli no rabusie po prostu się czaili za firanami i to oni są winni, ponieważ Stefanie zaczęła wołać, zaczęła krzyczeć, no i oni postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, aby nie krzyczała i chcieli tylko zabrać pieniądze, laptopa, no i to oczywiście zabrali. No więc to nie Joran, to jakaś tam dwójka ludzi zupełnie innych, zupełnie obcych. Na pytanie, czemu w takim razie ucieka, czemu on tego nie zgłosił, czemu jest teraz w Chile, no to powiedział, że on wcale nie ucieka. On właśnie jechał złożyć swoje zeznania. Tak, powiedział. Czemu ma przy sobie laptopa Stefanie i jej ślady DNA? A no co wy tacy ciekawscy? No cóż, moi drodzy, 4 dni później Joran w końcu przyznał się do winy. Powiedział, że poszedł po kawę, Stefanie była w jego pokoju, a gdy wrócił, zobaczył, że Stefanie znalazła jego dane
znajdowane w internecie, że go sobie po prostu w laptopie wpisała, że to jest Joran, zobaczył, że wyskoczyły te historie z Natalii, że może on jest odpowiedzialny, może on nie jest odpowiedzialny, winny, niewinny. Uznał w tamtym momencie, że Stefani weszła mu w życie prywatne, no i stracił nad sobą panowanie. Tak, tak to wyjaśnił. Przy okazji składania tych wyjaśnień to skłamał jeszcze kilka razy, no ale 11 stycznia 2012 roku został skazany na 28 lat oraz musi zapłacić rodzinie Stefani 75 tysięcy dolarów. 12 stycznia 2012 roku na prośbę rodziców oficjalnie stwierdzono zgon Natalii Holloway. Tak sprawy wyglądają, moi drodzy. Myślę, że to jest ciężka historia, zanim Joran w ogóle wróci, czy to na Arubę, czy do Stanów Zjednoczonych, będzie mógł odpowiadać w jakikolwiek sposób na temat zniknięcia Natalii, aby w jakikolwiek sposób w ogóle wznowić tę sprawę, no to musi najpierw odsiedzieć swoje w Peru. Natomiast fakt tego, co Joran zrobił tej dziewczynie Stefani, również budzi pewne znaki zapytania i pewne teorie. I tutaj te teorie zakładają zarówno to, że Joran jest winny oraz to, że Joran jest niewinny, jeżeli chodzi o Natalii. Ja przyznam szczerze, że ciężko stwierdzić, czy faktycznie jest on winny, czy nie jest winny. Mam świadomość na podstawie tego, co czytałam przy różnych artykułach i przy różnych forach. Ludzie raczej są po stronie winy Jorana. Przyznam szczerze, gdybym miała się jednak ku którejś wersji skłaniać, to również skłaniałabym się ku jego winie. Natomiast trzeba tutaj przyznać, że problemy z mówieniem prawdy Joran miał od zawsze. No bo to już wcześniej jego mama zauważyła i gdzieś tam zdarzało mu się po prostu kłamać bez żadnego konkretnego powodu. I przyznam szczerze, że może równie dobrze być taka opcja, że Joran tak naprawdę nie ma nic wspólnego ze zniknięciem Natalii, przyjmując oczywiście taką wersję, a że zauważył, że jest w centrum uwagi i biorąc pod uwagę jego osobowość, czy to narcystyczną, czy to antyspołeczną, postanowił okazję wykorzystać, zaczął mówić nieprawdę, był w centrum uwagi, media się nim interesowały, mógł napisać książkę, cały czas gdzieś ludzie byli ciekawi jego wersji, jego historii, więc być może właśnie ta sytuacja, fakt, że ciągle był on obserwowany i wszyscy czekali na jego wypowiedzi, może to sprawiło, że stan emocjonalny Jorana się pogorszył, a punkt kulminacyjny tego miał miejsce w Peru, kiedy faktycznie być może Stefani postanowiła go wygooglować i znowu Joranowi przypomniała się ta cała historia. Natomiast druga wersja jest taka, że oczywiście Joran jest odpowiedzialny za zniknięcie Natalii i któraś z tych jego historii może być prawdziwa, a dodając do tego fakt, że no, lubi czasami powiedzieć nieprawdę tak dla zabawy, no to powstała nam taka dziwna mieszanka jego historii, jego wypowiedzi medialnych, to co jest prawdą, to co nie jest prawdą. Być może również z tego powodu punkt kulminacyjny również miał miejsce w Peru. Może nawet przez przypadek coś się stało Natalii i Joran nie mógł sobie z tym poradzić. Może fakt, że Stefani postanowiła go szukać w internecie, sprawił, że jakieś tam wyrzuty sumienia do niego dotarły i w punkcie takiego poruszenia emocjonalnego zrobił to, co zrobił. No ale tak jak mówię, to są jedynie jakieś takie teorie, które i sama uważam i do których udało mi się dojść, czytając różne fora. Jeżeli chodzi o historię Jorana, to w roku 2014 wziął on ślub i doczekał się nawet dziecka. Sprawa Natalii jest w dalszym ciągu głośna, tak jak mówiłam, powstały różne książki, powstał film. Rodzina jest przekonana o winie Jorana, tak jak i wielu innych osób. Natomiast oficjalnego rozwiązania nie mamy. Nie mamy, do dnia dzisiejszego go nie poznaliśmy. Z jednej strony sprawa w dalszym ciągu jest w toku, a z drugiej strony, jeżeli nagle coś nie wypłynie na światło dzienne, to ciężko tutaj szukać jakiegoś przełomu. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Mam nadzieję, że jeżeli słyszeliście o tej historii wcześniej, to teraz dowiedzieliście się o niej czegoś nowego. Natomiast jeżeli są jakieś dodatkowe informacje, o których tutaj nie wspomniałam, a Wy o nich wiecie i uważacie, że są ważne w tej sprawie, to byłabym oczywiście wdzięczna za podzielenie się nimi. A teraz, jak zawsze, zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy. Osoby, które dotarły do końca, czyli do tego momentu, piszą w komentarzu wywiad. Bo tutaj duża relacja tego, co miało miejsce, opiera się właśnie na wywiadach. Standardowo też zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie, to zapraszam.